Cześć! Z tej strony Kolejowy Szymon. W dzisiejszym odcinku zapraszam na podsumowanie miesiąca sierpień 2020. Od razu przypominam o subskrypcji kanału, a także dawanie pod każdym filmem łapeczki w górę. Okej, więc pierwsza lokomotywa. Jak na pewno widzicie... I dlatego, że to jest pierwszy odcinek podsumowania miesiąca, bo ja to wymyśliłem dopiero w tym miesiącu. W tych odcinkach będzie chodziło o to, że będę pokazywał modele, jakie były w unboxingu lub nie robiłem ich unboxingu, ale kupiłem je w danym miesiącu, który zostaje podsumowywany. Czyli teraz od tego miesiąca będą trzy modele. A zatem zapraszam serdecznie do oglądania. Pierwszy to Husarz Niepodległa. Zaczekajcie, poprawię ręką, bo się coś zaciął. O, teraz działa. Te pantografy chyba teraz źle ustawiłem, no ale teraz nie odwzorowuję żadnego składu, a zatem to nie jest potrzebne. No i tak. Ten husarz ukazał się w moich rękach właśnie w sierpniu. Pod koniec sierpnia dokładnie. No i tak. Teraz zrobię takie przybliżenie bardziej tego husarza. Przybliżę go. Tutaj go przybliżę. Ustawię sobie na stojaczku. No, powinno być dobrze. No i teraz w kolejnej scenie kolejna rzecz, którą zaprezentuję, która została przeze mnie kupiona w tym miesiącu. Kolejny modelek to jest siódemeczka. Inaczej powiedzmy EU07364. Mam nadzieję, że go teraz całego widzicie. Kupiłem go chyba... Tak. To będzie 12 sierpnia go kupiłem. Tak, i razem z nim przyszedł wagon, ale to zaraz. Tak wygląda ta siódemeczka. Widzicie ją na obiektywie. No i dobrze. Jedziemy dalej. No i kolejny jest oto ten wagon, też od Pico, też kupiony, którego ja zamówiłem? 12 sierpnia, tak, chyba 12 sierpnia. Nie wiem, nie mogę się ze sobą zgodzić, chyba. To będzie, no tak, gdzieś koło 10 sierpnia, chyba kojarzy mi się właśnie z 12. No i tak. A teraz za chwilę zobaczycie cały skład z modelami, które ukazały się w moich rękach w tym miesiącu. No i tak wyglądają wszystkie modele na obiektywie z miesiąca oto i tego. Podsumowujemy sierpień. Bardzo dobrze, bardzo ładne modele. Dziękuję za oglądanie. A, jeszcze jedną rzecz przypomnę, przeczytajcie sobie opis, tam więcej. Cześć.